mnie jest to zawsze takim wielkim przywilejem, kiedy mogę mówić o moim Bogu, o moim Jezusie i o tym, co wydarzyło, chociaż nie ukrywam, że mam tremę przed tyloma ludźmi i nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek mówiłam, ale dziękuję bardzo i przed pastorami, bo słucham tylko ich skazań, prawda, i znam. I cieszę się, że mogę. Ale tylko opowiem o swoim życiu, nic więcej. I to, co rzeczywiście wydarzyło się w moim życiu. I tak. Sił przybędzie, kiedy zaufamy Mu. I niekiedy to tak w naszym życiu bywa, i to prawie zawsze, że musimy ufać Bogu. Jestem osobą wierzącą. Nawróciłam się 21 lat temu. No, czy było łatwo? No nie. No, czy jest? No, też nie. I o tym troszeczkę opowiem. 9 lat temu stwierdzono u mnie nowotwór jelita grubego. No, spadło to tak rzeczywiście na mnie i na naszą rodzinę nagle, jak to zawsze z nowotworami bywa. Lekarze stwierdzili, że jest tak poważne uszkodzenie, że tam nawet nie można już zrobić badania. Lekarz rozłożył ręce, powiedział, nie wiem, wszystko w ręku Boga. Tak powiedział dokładnie. Ja nic tu nie mogę, zobaczymy. I ja myślałam tak, Panie, ileż to razy w moim życiu będą się takie rzeczy działy? Niedawno przeszłam operację kręgosłupa, jakiś tam nowotwór, może drobny, ale był. I byłam załamana. I mój mąż pocieszył mnie o to takim słowem. Powiedział do mnie tak, kochanie, nie martw się, przeczytam ci coś. I czyta mi tak, a zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii, Marty jego i siostry. A była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi i to jej brat chorował. Posłały więc siostry do niego mówiąc, Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A usłyszawszy to Jezus rzekł, ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. Powinno to być dla mnie zachęceniem, ale ja wtedy mówię, no rzeczywiście mąż mnie bardzo pocieszył, o Łazarzu mi opowiada. No niepocieszona byłam, przyznaję. I kiedy no przeżywałam to sobie po swojemu w moim duchu, jestem taką osobą, że no bardzo kocham swoją rodzinę, ja w ogóle bardzo kocham ludzi i siadłam nad tymi moimi wynikami i mówię tak, tak bardzo Ci, Panie Jezu, dziękuję, że tutaj jest moje imię i nazwisko, nikogo z mojej rodziny, bo ja bym chyba tego nie przeżyła. No i nie przyznawałam się do tego, ale ja sama w sobie myślałam o tym, że to już jest koniec. I ja tak szczerze powiem, mówię to przed Bogiem i przed Wami, że myślałam, że już odejdę do Pana. Tak się za bardzo z tego nie smuciłam, bardzo się nie smuciłam. Ale Bóg ma inne plany. Kiedy znalazłam się w szpitalu i ja nie chcę opowiadać o tym, jak to było, bo zupełnie taki mój sens tego inny, do Was opowieści jest taki, żeby wskazać na Boga, na Jezusa, jak prowadzi nasze życie. I tak króciutko opowiem. Kiedy już byłam po operacji i dowiedziałam się, że tam nie było co ratować, nie było co operować, tylko lekarze spojrzeli, kawałek jelita trzeba wyciąć, więc musieli usunąć całe, gdzieś tam zostawili, wszystko zaszyli. Ja tak opowiadam, może to ironicznie, ale naprawdę tak było, to nie jest ironia. I ja sobie po prostu wtedy myślałam, że no to już jest ostatnia moja chwila, ostatnia godzina. Ale tak bardzo modliłam się, żeby się, Panie, wypełniła Twoja wola. Jest to moja ulubiona modlitwa i wtedy ja była ulubiona. Nie bałam się, że odejdę. Ja się zawsze boję tylko cierpienia, niczego więcej. A odejścia do Pana, przyznaję Wam, że jeszcze po tym wszystkim, co Wam powiem, to uwierzycie mi, że naprawdę się nie boję. I kiedy leżałam chyba w trzecim może dniu po operacji, ja bardzo proszę, żebyście się nie, dopóki nie dokończę, żebyście mi uwierzyli i nie powiedzieli, że stanęła nawiedzona kobieta, bo to była prawda. Pierwszy raz w życiu słyszałam, kiedy Bóg przyszedł do mnie i powiedział, że już jutro, od jutra nawet Twoje ręce nie będą Cię bolały, bo ja miałam bardzo, ja byłam obolała, tam ze mnie leciały tylko takie jakieś tam odpady,
nieludzkie, jakaś tam woda, wszystko było spuchnięte, nic nie pracowało we mnie, żołądek, jelita, po prostu nic. Są tu świadkowie na tej sali, nawet z grupy muzycznej, Adaś, on przychodził ze swoją grupą i oni siadali przy moim łóżku i wielbili Pana. I ja pamiętam, jak ja się bardzo z tego cieszyłam, nawet się śmiałam, że mówię, jak ja się tu mam śmiać i tak się cieszyć, jak mnie bardzo, bo to wszystko boli, prawda? I tak to wyglądało. Uwierzyłam w to wszystko i mówię do mojej córki tak, ja nie wiem jak to było, ale te słowa to brzmiały tak. Kasiu, Kasiu, od jutra nawet twoje ręce nie będą cię bolały. Ja mówię, jak to? To niby to był mój lekarz, niby jakaś postać. Nie bardzo rozumiem, co to było. A moja córka mówi, mamo, a pamiętasz, jak Pan Jezus mówił, zaprawdę, zaprawdę? Ja mówię, tak, to był ten ton. Ja się tak mocno tego uczepiłam, że zaprawdę, zaprawdę, tego tonu nigdy w życiu nie zapomnę. I zaczęłam na nowo ufać Panu i zaczęłam po prostu wierzyć w to, że Bóg ma inny plan dla mnie. Ale kiedy ja w to uwierzyłam, po mojej niepewności i później po mojej wierze, doznałam następnego ataku, nie Boga, tylko szatana, który chciał mi zabrać moją wiarę. I kiedy pastor Mocha dzisiaj dzielił się, że po kilku latach, po jakimś czasie swojego nawrócenia, zaczął wierzyć w to, że są złe moce i duch tak było ze mną, tak mnie bardzo to dotknęło, bo ja mówię, ja też po tylu latach, no po tylu, nie po tylu, no 11 czy tam 15 lat to nie jest tak dużo, prawda, przed nami całe życie. Ja zobaczyłam, co to są złe moce, jak musiałam walczyć, jak odpierałam ataki szatańskie i moi znajomi przynieśli mi taką, na ścianie miałam powieszony werset z Izajasza, już nie będę czytać, żeby nie zabierać czasu, z Izajasza 43, gdy będziesz szedł przed wody, nie ulękniesz się, gdy zaleją cię wody, znamy wszyscy to. Bardzo się uczepiłam tego, a szatan mówił, już niewielu tak myślało. Ja czułam, ja go widziałam. Wszyscy przyszli lekarze, pielęgniarki, no odleciała kobieta, mówią, zadzwonili do mojej rodziny, powiedzieli, żeby przyjechali, bo ze mną coś jest nie w porządku. Siadła jej psycha, tak to nazwali, zadzwonili do mojej rodziny. Słyszeli moją walkę, mój mąż mówi, że akurat mój mąż nie jest Polakiem i nie rozumie, co mówiłam, ale to była straszna walka. I to się czuje, to się wie. Ale całym sednem mojej tej opowieści jest to, coś wam powiem dzisiaj. W księdze Ozeasza pisze tak. Starajmy się więc usilnie poznać Pana, że Go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Ja się nauczyłam, co to jest poznanie Pana. Bo ja zawsze mówię, szukajcie Pana, poznajcie Pana. Ale gdzie mojego Pana mogę poznać? Wiecie kiedy? W tych słabościach. Przepraszam. Bóg przychodzi do nas wtedy, kiedy my jesteśmy słabi. Bóg przychodzi do nas wtedy, kiedy Go wołamy. I wtedy, kiedy jesteśmy bezsilni. Kiedy mówimy, ja nic nie wiem, ja nic nie mogę. A wtedy okazuje się moc Boża. I wtedy, kiedy słyszę i wiem, że znam swojego Pana, ja mogę naprawdę otwarcie z pełnym sercem powiedzieć, ja po tym moim przeżyciu poznałam Pana, z którym sobie mogę rozmawiać, który do mnie mówi, którego się mogę pytać, który jest zawsze przy mnie. Zrozumiałam również, co to znaczy, że Henoch chodził z Bogiem. Zawsze myślałam, jak to chodził? No jak to było? Jak to chodził Bóg z nim? Ano chodził, bo teraz wiem, że czy gotuję, czy śpię, czy się kładę spać, czy mam problem, czy mam radość. Mój Pan jest ze mną i z tego się cieszę. I tego wam wszystkiego życzę z całego serca, że ci, którzy dzisiaj chcielibyście poznać Pana, czy zdecydowaliście się, szukajcie. A może po moim świadectwie dowiecie się, co znaczy szukać Pana i Go poznać? Dziękuję wam.